Podział państwa polskiego na dzielnice nastąpił w roku 1138, kiedy to wszedł w życie testament Bolesława Krzywoustego. Władca ten pragnął zapobiec walkom o władzę między swoimi synami, gdyż pamiętał doskonale swój konflikt z bratem Zbigniewem. Bolesław Krzywousty celem utrzymania jedności państwa ustanowił również zasadę senioratu. Zasada ta polegała na tym, że władzę zwierzchnią nad całym terytorium państwa miał odtąd sprawować najstarszy książę z rodu Piastów, czyli senior. Władza nie przechodziła więc tak jak dotychczas na najstarszego syna. Senior oprócz swojej dzielnicy władał również dzielnicą senioralną, która graniczyła z pozostałymi dzielnicami. Stolicą tej dzielnicy był Kraków. Pierwszym seniorem został Władysław, zwany później wygnańcem. We władanie otrzymał Śląsk i dzielnicę senioralną. Bolesław Kędzierzawy otrzymał Mazowsze. Mieszko III Stary Wielkopolskę, a Henryk Sandomierski ziemię sandomierską. Piąty syn Bolesława Krzywoustego, Kazimierz Sprawiedliwy, urodził się już po śmierci ojca, dlatego też nie został uwzględniony w testamencie. Zamieszkał razem ze swoją matką, Salomeą, w ziemi łęczyckiej, która była wydzielona z dzielnicy senioralnej. Testament Bolesława Krzywoustego nie zapewnił jednak Polsce pokoju. W roku 1180 na zjeździe w Łęczycy możni i książęta uznali władzę zwierzchnią senioralną najmłodszego z braci Kazimierza Sprawiedliwego. Ponieważ nie był on najstarszym przedstawicielem rodu Piastów, ta decyzja oznaczała odejście od zasady senioratu. Przyjął on tytuł princepsa, czyli zwierzchnika wszystkich księstw polskich. Na zjeździe w Gąsawie w 1227 roku został zamordowany princeps Leszek Biały, a Kraków stracił pozycję stolicy. Poszczególni książęta przestali uznawać zwierzchnictwo księcia krakowskiego. W kolejnych latach książęta polscy próbowali zjednoczyć nasz kraj, ale udało się to dopiero Władysławowi Łokietkowi, który połączył większość naszych ziem – Wielkopolskę, Kujawy, ziemię krakowską, sandomierską, łęczycką i sieradzką. Za koniec rozbicia dzielnicowego uznaje się rok 1320, kiedy to Władysław Łokietek został koronowany na króla Polski. Po raz pierwszy koronacja odbyła się na Wawelu, który odtąd stanie się miejscem koronacji władców Polski. Dziękuję.